Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Salon optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optic, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Stowarzyszenie Górników Surowców Mineralnych Bolesławcu zaprasza na tradycyjne zebranie gwareckie 11. Powiatową Karczmę Piwną 2023, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2023 roku o godzinie 18 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, ulica Główna 1. Koszt wstępu 50 zł za osobę. Zgłoszenia pod numerem telefonu 606 834 382 i 783 665 088. Zachęcamy Państwa do oglądania naszych proekologicznych produkcji na naszej antenie w najbliższy poniedziałek. Do zobaczenia będzie film pod tytułem Zrównoważony rozwój z wizytą w lesie. Projekt pod nazwą Zrównoważony rozwój został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w piątek, 1 grudnia i zapraszam na wydarzenia. Na sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego jedno ze sprawozdań powiatowych instytucji dotyczyło stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w ubiegłym roku. Ogólne wnioski były pozytywne, natomiast zauważono wzrost zachorowań m.in. na wirusowe zakażenia jelitowe i na gruźlicę. Sprawozdania i raporty stanowiły na ostatniej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego cały blok informacyjny dla radnych i mieszkańców powiatu. Wśród nich znalazło się sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w ubiegłym roku. Znane są kwestie dotyczące epidemii koronawirusa, natomiast nie tylko choroby nim wywołane stanowiły wówczas zagrożenia dla mieszkańców. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano znaczny wzrost zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe, grypę o 718 przypadków oraz zatrucia salmonellą o 6 przypadków więcej.
Potwierdzono także w naszym powiecie wyższą zapadalność na gruźlicę niż odnotowana w całym kraju. W naszym powiecie wynosiła ponad 16%, natomiast w całym kraju 13%. W poprzednim roku nie było w powiecie żadnych problemów ze szczepieniami na COVID-19. Natomiast zauważalne były problemy, wprawdzie nie z dostępnością, ale z chęcią do szczepień obowiązkowych dla dzieci i młodzieży. Najniższą wyszczepialność uzyskano przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi, polio. Tu zaszczepionych zostało jedynie 83% dzieci w wieku do 3 roku życia, co znacząco odbiega od poziomu wystarczającego do osiągnięcia odporności zbiorowiskowej oraz powstrzymania epidemicznego szerzenia się chorób. W 2022 roku efekt odporności zbiorowiskowej osiągnięto jedynie w przypadku gruźlicy u dzieci w pierwszym roku życia. Spadki liczby szczepień w ubiegłym roku zanotowano też w przypadku kilku zalecanych szczepień. Aż o 30% spadła na przykład liczba szczepień przeciwko grypie. Sanepid odnotował też 6 niepożądanych odczynów poszczepiennych. 4 z nich, w tym jeden ciężki, dotyczyło szczepienia przeciw COVID-19. 1 szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce i 1 przeciw pneumokokom. Bolesecki sanepid reagował w ubiegłym roku na 58 powiadomień w ramach systemu ostrzegania przed niebezpieczną żywnością. W związku z tym przeprowadzono w zakładach 45 kontroli oraz postępowań wyjaśniających, których celem było ustalenie stanu faktycznego i wycofanie z obrotu bądź nadzorowanie procesu wycofywania z obrotu tych kwestionowanych produktów. Działania podejmowano w obiektach wykazanych w listach odbiorców i w przypadku stwierdzenia niebezpiecznych produktów nakazywano wycofanie ich z obrotu oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednią dokumentacją. Sanepid prowadził też cały szereg kontroli i badań stanu sanitarnego we wszystkich typach instytucji i firm. Ich wyniki nie odbiegały od tego, co działo się w poprzednich latach. Natomiast w podsumowaniu odniesiono się m.in. do stanu epidemiologicznego w powiecie bolesławieckim, który uznano za dobry. W pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest podpisanie umowy na przebudowę i budowę mostów na Bobrze. Więcej powiemy o tym w wydarzeniach. W skrócie zapraszam. W gminie Gromadka na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia samochodu i pociągu. Kierowca i maszynista byli trzeźwi. Trudne warunki drogowe i niedostosowanie do nich prędkości samochodu przyczyniły się do utraty panowania nad pojazdem osobowym przez 40-letniego mieszkańca gminy Gromadka. Nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a sprawa została skierowana do sądu. Policja opublikowała wizerunek osoby podejrzewanej o przywłaszczenie portfela z dokumentami i kartą na szkodę starszego pana. Mężczyzna zostawił go na parapecie punktu usługowego. Osoba widoczna na zdjęciach zabrała cudze mienie i schowała do plecaka. Kto może dostarczyć informacji o tożsamości mężczyzny, proszony jest o kontakt z policją. Urząd Miasta Bolesławca przypomina zarządcom oraz właścicielom i administratorom posesji o konieczności uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników przylegających do ich nieruchomości. To jest ich prawny obowiązek, a jego zaniedbanie jest wykroczeniem zagrożonym grzywną lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie. Bolesławieccy policjanci zwracają się z prośbą o pomoc ich koledze, byłemu policjantowi z Torunia, który w 2009 roku, wracając ze służby do domu, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu i ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Obecnie porusza się na wózku inwalidzkim, ale jest szansa na poprawę jego zdrowia. Wymaga to jednak funduszy. Zbiórka na ten cel odbywa się na portalu zrzutka.pl pod hasłem Zbiórka na egzoszkielet do rehabilitacji. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto oferty na zadanie rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w Bolesławcu.
Wpłynęło 11 takich ofert, a 10 z nich mieści się cenowo w zaplanowanym budżecie tej inwestycji, który opiewa na ponad 55,5 miliona złotych. Budowa ma się zakończyć po 32 miesiącach od podpisania umowy z wykonawcą. Ruszył proces wyłaniania laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławca za promocję miasta w 2023 roku. Wnioski w tej sprawie przyjmowane będą do 2 stycznia przyszłego roku. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne przyczyniające się do promocji miasta. Bolesławiec jako jedyne miasto w Polsce posiada Studium Ochrony Wartości Kulturowych. Przygotowane zostało przez Wrocławski Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Bolesławieckie Muzeum Ceramiki. Jest zaś efektem pilotażowego programu ministerialnego. Jego opracowanie trwało 2 lata. Zakres, historię powstawania. 2 lata trwało zbieranie i opracowywanie danych do publikacji 10-tomowego dzieła, które jest efektem pilotażowego projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym czasie prowadzono kwerendy, badania naukowe, archiwalne i terenowe oraz wizyty studyjne. Miasto Bolesławiec będzie miało, właściwie już ma, jako jedyne w Polsce Studium Ochrony Wartości Kulturowych. 23 listopada odbyło się uroczyste przekazanie opracowania Bolesławiec, województwo dolnośląskie, Studium Ochrony Wartości Kulturowych. Całe to studium zostało przygotowane przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddział terenowy we Wrocławiu, we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i przy współpracy pracowników Wydziału Mienia, Gospodarki Przestrzennej, ale nie tylko, bo włączały się w to różne instytucje. Wielotomowe dzieło to kompendium wiedzy o historii miasta, zabytkach i niematerialnym dziedzictwie kulturowym, co stanowi nowum w opracowaniach tego typu. Pierwszy tom zawiera zagadnienia ogólne, kolejne 3 zawierają katalog zabytków, a pozostałe to część ikonograficzna i kartograficzna. Ostatnie studium historyczne Bolesławca w innym charakterze powstało w 1953 roku. 70 lat temu i było związane z powojenną odbudową miasta. Wtedy autorami byli wybitni wrocławscy specjaliści z zakresu historii sztuki i muzealnictwa. Współautorkami tego historycznego kompendium z ramienia Muzeum Ceramiki była Anna Bobertuba i Barbara Gnikowska. Natomiast z ramienia Urzędu Miasta swój wkład w jego powstanie wniosły Marta Zborowska, Marta Gęsikowska i Agnieszka Gergont. Katalog zabytków. To jest absolutnie niepowtarzalne. To, co zrobili pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, to jest praktycznie obfotografowane wszystkie walory, wszystkie zabytki, które w Bolesławcu są. Opisane, obfotografowane. I tu macie podział, tak? Ośrodek historyczny miasta, zabytki sakralne, mury obronne, promenada miejska, parki, zabudowa miejska w układzie ulicami, mosty, wiadukty. Ta publikacja stanowić będzie merytoryczne wsparcie procesu planowania, rewitalizacji i aktualizacji dokumentów planistycznych miasta. Będzie również dokumentem bazowym dla gminnego programu rewitalizacji, gminnej ewidencji zabytków, a także wskazówką przy pozyskiwaniu kolejnych dotacji na remonty obiektów zabytkowych. No i oczywiście będzie to znakomita podstawa dla wszystkich zainteresowanych historią miasta. Po wydarzeniach przedstawimy prognozę pogody dla Bolesławca na weekend. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na wydarzenia tygodnia. Do zobaczenia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będą minus 3 stopnie Celsjusza. Taka temperatura utrzyma się też w ciągu dnia. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 97% w dzień. Zachmurzenie będzie duże i występować będą mgły.
Już w nocy i przez cały dzień opady śniegu. Ciśnienie atmosferyczne 1005 hektopaskali i po południu zacznie rosnąć. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków północnych. W nocy z soboty na niedzielę minus 3 stopnie Celsjusza. Tak będzie też w ciągu dnia. Zachmurzenie duże i umiarkowane. W nocy opady śniegu. Ciśnienie atmosferyczne dojdzie do 1020 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z zachodu. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Stowarzyszenie Górników Surowców Mineralnych Bolesławcu zaprasza na tradycyjne zebranie gwareckie 11. Powiatową Karczmę Piwną 2023, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2023 roku o godzinie 18 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, ulica Główna 1. Koszt wstępu 50 zł za osobę. Zgłoszenia pod numerem telefonu 606 834 382 i 783 665 088. Salon optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Zachęcamy Państwa do oglądania naszych proekologicznych produkcji na naszej antenie w najbliższy poniedziałek. Do zobaczenia będzie film pod tytułem Zrównoważony rozwój z wizytą w lesie. Projekt pod nazwą Zrównoważony rozwój został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.